number 3 Krystyna Lechnerowa with number 4 Michaela Kubeczkowa with number 5 Katarina Kowarikowa with number 7 Latka Maderowa with number 9 Eliska Huda with number 10 Lucy Żeliskowa with number 11 Vanessa Keptowa with number 12 Lucy Resaczowa with number 13 Eliska Trojankowa number 14 Nela Pawlinowa number 15 Marii Pawliczkowa with number 16 Natalia Kołzwiczkowa number 18 Weronika Kopeczka with number 19 Katarina Semmanowa with number 20 Markieta Lindbergowa with number 22 Katarina Wachutowa number 27 Mariana Byczkowa number 28 Angula Maroszowa number 46 Krystyna Jankulowa number 73 Wiktoria Paraszowa and the team officials Tomasz Martinik, Zuzanna Jelinkowa, Lenka Kubiszkowa, Filip Sajdie and Mirosław Gruza. Drodzy kibice, pomimo, że nie jest was tak wielu jak na poprzednim meczu, mam nadzieję, że będzie głośno, że będziecie głośno dopingować reprezentację z Szwajcarii. Tak, widzę, że oczywiście równie głośno będziemy dopingować reprezentację Czech. Tak, oczywiście szkoła z Kraśnicy i szkoła ze Zbąszenia, czyli zespół szkolny w Kraśnicy. Szkoła podstawowa imienia Arkadego Fiedlera z Mieszkiem kibicowały dzisiaj zespołom, a nad boiskiem latające modele pana Radosława Bociana, którego serdecznie pozdrawiamy. To Surniej Polska, to zawsze jest z nami. Oczywiście realizacja Pili Worek. Gotowy, wszyscy zwarci, czekamy tylko na drużyny, które wychodzą już powoli z szatni, szykują się do tego bardzo istotnego, jak już wspomniałem, spotkania, bo decydującego o
pierwszym miejscu w turnieju, czyli najważniejszy mecz turnieju dla tych reprezentacji odbywa się w niedzielny poniedziałek. W niedzielę rano w Zbąszyniu. Widzicie Państwo, jeszcze nie wszyscy się obudzili, a także potrzebuje trochę czasu. Ja myślę, że dobrniemy do końca w dobrych humorach wszyscy. Są już sędziowie. Szwajcarii chyba będą musieli troszeczkę hałasu zrobić, bo zawodniczki nie chcą wyjść z szatni, więc musicie je zawołać. Reprezentacja się już gotowa. No chyba wychodzą, bo jest bardzo głośno. Sorry, bardzo fajnie.
ostatnie zdania tym obszuczonym. Starkim gości to tutaj jest zrównoważony Ania Almen. Witajdos, Różna Berchen, Cejne Stetler, Różna Berchenki, Vanessa Szmuki. Ostatnie pozycje, Różna Berchenki, Marcia Wik. Forwards, with number 25, Gentiana Beluri. And with number 2, Leonie Wieland. And now starting lineup, team of Czech Republic. Starting goalkeepers, with number 7, team 3, Victoria Karasova. Thank you.
Thank you.
Oh,
zapadł. Skoro tam jeden. Kapitowa. Więc ja słyszę, to jest numer 5. Katarzyna Kowalkowa. Katarzyna dla reprezentacji Czech. 30 minut, 11 sekund spotkania. Thank you.
Dziękujemy oklaskami, którzy nam zespołu czyli pod kierunkiem Joanny Porkowskiej i Polkowskiej, a teraz zapraszamy na nasz konkurs. Polski Związek Unii Hokeja prowadzi program. Zapraszamy. Uczy, wychowuje. W związku z tym, że uczy, musimy się też czegoś nauczyć. Stajemy proszę na linii żółtej. Na linii żółtej, może taką większą energią troszeczkę. Poproszę Milena piłeczki, bo żółta linia, stajemy twarzą do bramki. Bardzo prosimy o przedstawienie się. Jakub Wójcik. Robert Węcka. Aria. Tinkerka. Słuchajcie, w związku z tym, że uczy, mamy pytania dla was. Pytanie jest takie, jak nazywa się najwyższa liga rozgrywkowa w Polsce w Unii Hokeju? Legia to nie jest liga, chłopie. Ciepło. No słabo z wiedzą, tak? Dobrze, pytanie łatwiejsze, jak nazywa się klub Zbąszyń występujący w tej, podpowiem wam. Energa Ekstralize? Lub ze Zbąszynia, jak się nazywa? No to teraz trochę obciach, bo prawie wszyscy jesteście ze Zbąszynia. A wisi są przedstawiciele. Mało tego, jest baner, który wisi nad, praktycznie przed wami. Zbąszyń, jak się nazywa ten klub? Dobra, chłopie już powinien się odpaść i zostać zniszczony przez swoich sąsiadów. No, kto pomoże? Zobaczcie na środkowy baner nad... tam, nad bramką. PKS Most Wąsin. Ciężka sprawa. Jejku. Jeszcze jedno trudne pytanie. Ile PKS Most Wąsin ma dziewcząt występujących w reprezentacji, która wczoraj tutaj grała? U19. Miłosz, brawo, już zdobyłeś nagrodę, idziesz tam sobie wybrać nagrodę, poczekaj, bo tu dziewczyny ci wręczą, oczywiście, chodź Miłosz. Tam. Miłosz ma nagrodę za wiedzę, czyli żeby zostać sportowcem, wcale nie trzeba szybko biegać, trzeba mieć wiedzę, na dole. Bardzo proszę. Już nagroda za wiedzę. Dziękujemy Miłosz. Brawa dla Miłosza. Mam jeszcze jedno krótkie pytanie. Jak się nazywa najdłuższa ulica w Zbąszyniu? Już masz nagrodę. 17 stycznia, ale dalej? Przywrócenia Polski, zgłoszenia do macierzy, tak, chłopie? 1920, 17 stycznia. Ojej. Cieniutko z tą wiedzą. Nie spytam, do jakiej szkoły chodzisz, bo... obciąć zupełnie. Każdy ma piłeczkę, dobrze, to może ze sprawnością będzie troszkę lepiej. Słuchajcie, zadanie macie takie. Obiegamy czerwony, obiegamy bramkę, obiegamy zielony, tam gdzie dziewczyny stoją. Ostatni dwie osoby odpadają, tak? Ostatnie dwie osoby, które strzelą tam do tej brameczki swoje piłki. Czyli obiegamy. Jedziemy za zielonym, za bramką, za zielonym jeszcze. I ostatnie dwie osoby. Liczymy pierwszy. Jedna, to mamy dwie bramki, jeszcze trzy, no i mówimy, dwie ostatnie osoby odpadają. Agata i dziękujemy, odkładamy piłki i kije, prosimy po nagrody, odbiór, reszta się ustawia, jeszcze mamy dwie minutki, proszę piłeczki i teraz już liczymy ten, który wygra. Pierwszą piłkę swoją, wiecie o co chodzi, ale biegniemy w drugą stronę, tak? No to trzeba sobie przynieść, chłopie, no jeszcze tego brakowało, żebym ci piłeczki przynosił. Uwaga, nie na ten gwizdek. Idziemy teraz przez zieloną. Za zieloną, nie za ulicą zieloną, tylko za tymi pachołkami.
Za Zielonymi pierwsza piłka wygrywa, która będzie w brameczce. Jest pierwsza Kuby. Ustawiamy się na środeczku. Brawo, Kuba. Proszę, reszta. Ustawiamy się. Prosimy nasze miłe dziewczyny o wręczenie nagród. Kuba pierwszy, proszę. No jedziemy, jedziemy. Bardzo cenną nagrodę. Kuba będzie elegancko wyglądał na następne mistrzostwa. Bardzo prosimy. Kuba. Robert. Bardzo proszę, dziękujemy bramami za podwagę przede wszystkim.
6 to go for Czech Republic, scored by the player for number 4. Let's go!
Thank you.
28 by była Maroszowa, rozpoczyna się karne.
Ania Wes, number 6. Yeah!
szansą na zwycięstwo w rzutach karnych reprezentacja Szwajcarii, która będzie kończyła piątą kolejkę, a dokładnie z numerem 13 Marcia Wick. Rybice, tak śpiewają reprezentantki Czech, z tego co słyszę, z tego co rozumiem. We would like to thanks for great match for both teams. Thanks for the referees for great match. Thanks for the audience. Dziękujemy publiczności. Mr. Marcin Hoffman, sekretarz w Town Hall in Zbąszyn. Sekretarz gminy Zbąszyń, pan Marcin Hoffman, będzie dekorował najlepsze zawodniczki meczu. Zapraszamy. The best player team of Switzerland is with number 6, Anja Wes. Z Czechami, i jeszcze jest mocno zwycięstwie w turnieju Polska.
The best player team of Czech Republic is with number 22, Katarina Bachudova. Drodzy Państwo, 15. turniej Polish Cup powoli przechodzi już do historii, ale zanim się rozejdziemy, chcieliśmy jeszcze wszystkim serdecznie podziękować. Przede wszystkim kibicom za wspaniały doping. Bardzo dziękuję nauczycielom, młodzieży, wolontariuszom ze szkół w Zbąszyniu, Krośnicy, Nowni, Przeprostyni. Dziękuję zespołom, które uświetniły swoimi występami artystycznymi. Zespół Chili, Lego, Tęcza. Zespół ze szkoły podstawowej pod kierownictwem pani Renaty Śrom. Dziękuję serdecznie pani Joannie Gajdeckiej i jej zespołowi za przeprowadzenie akcji poboru dawców szpiku. Moi drodzy, zarejestrowaliśmy 21 potencjalnych dawców szpiku. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Jakubowi Borkowskiemu TV Borek za relacje w internecie. Dziękuję całej obsłudze technicznej. Jak widzicie, tutaj zawsze są gotowi, żeby pomagać. Dzięki organizacji tak dużych wydarzeń sportowych Zbąszyń jest rozpoznawalny w Europie. To doskonała promocja naszego miasta. Liczymy, że wielu uczestników tego turnieju powróci do Zbąszynia ponownie. Zapraszamy Was, także kibiców z Czech, ponownie do Zbąszynia, do nas, tak? I would like to thank for the referees. We have the medal for you. Timo Järvi, Pertti Kirsila from Finland. We have a small souvenir from Zbąszyn. Podziękowania dla pary sędziowskich. Drodzy Państwo, oni tu byli od pierwszego meczu z nami, to byli nasi sędziowie tutaj zbąszyńscy, tak mogę powiedzieć. Serdecznie im dziękujemy. Już medale dla drużyn, które stoczyły dzisiaj ten najważniejszy pojedynek decydujący o zwycięstwie w turnieju Polish Cup. Second place in Polish Cup tournament, Switzerland! Congratulations, Switzerland! Gratulacje dla reprezentacji Szwajcarii. Bardzo wysoką poprzeczkę postawiły Czeszki dzisiaj. Straciły pierwszą bramkę, a później ta czeska lokomotywa, czeskie lice się rozkręciły i zwyciężyły wysoko w tym spotkaniu. Czech Republic!